podaję rację rozwoju czwartej koń, pierwszy numer 4 i pół, koń drugi numer 1 Emiliano Zapata, koń trzeci numer 3 Wisner, koń... Andiamo!
Andiamo! Bravo Stecciu! È una festa! Dopiero, można powiedzieć, szalem, ale wydaje mi się też, że tutaj Stanton miał duże znaczenie na wynik. Uważam, że tutaj Storm rozstrzygnął z takich ciekawych nam się dzisiaj trafiło, więc na pewno też, że z Karnelicą też jest różne. Będzie sobie ze spokojem analizował, żeby każdy jej zgonić, tym bardziej, że to są wyniki, które tak jak wielokrotnie wspomniałeś, wszystkich tak naprawdę, bo kibice też bardzo mocno im się to udziela. Natomiast Magrajt pokazał się z fantastycznej strony i myślę, że Stefan Omura też taki zawsze uśmiechnięty, pozytywny, ale naprawdę skupia się na niego. Może Stefano też jest doświadczonym miejscem i to na pewno w takich dużych wyścigach jest ważne. To, że wychodzi zawsze uśmiechnięty, to też dobrze wpływa na, wydaje mi się, na czwarty numer 10 Szamadram, koń piąty numer 4 Espresso, koń szósty numer 6 Red Hot Chili Lemon, koń siódmy numer 5 Tari, koń ósmy numer 2 The Clash, koń dziewiąty numer 8 John Break i koń dziesiąty numer 7 Maestra. Styl zwycięstwa dowolnie, odległości 7, 3 czwarte, 3 czwarte, 3,5, 1,1/4. Czas gonity minuta 35,7 sekundy. Ćwiartki 7,6, 28,2, 31,1, 29,8 sekundy. Zapraszamy Państwa w okolice Padoku. Tam rozpoczyna się uroczystość dekoracji zwycięzcy nagrody Westminster Lera. Westminster wygrał Pierre Clyde, podobnie francuskiej. Trener Krzysztof Ziemiański dosiadał po jockey Stefan Omura, a koniec wersji stajni jest Budzianka i Marianny Surtel. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Przygotowałam się do Westminster Play, który też był bardzo
ciekawy wyścig i myślę, że ten koń może jeszcze progresować, jak ty uważasz, Macie. Jak najbardziej, ale nie zapominajmy, że dzisiaj nie zobaczyliśmy Westminster Mona, który zrobił na nas kolosalne wrażenie i to jest koń, który też w dystansach najbardziej pasuje. Co do Clyde'a, pamiętam, jak obserwatorzy po jego zwycięstwie w Nagrodzie Lunera też zwracali uwagę, że raczej to nie jest koń dystansu, a znowu się koronę, więc kto wie, co zrobić Clyde. Zdaje się, że Clyde'owi, żeby te trzy koronie jak najbardziej zdobył, zwłaszcza